Siemano, siemano, jestem Vertes, witajcie w pierwszym odcinku mojej nowej serii z gry Minecraft Legends. Tak, dokładnie przed 5 minutami, jak tutaj jestem, gra miała swoją premierę. Jeszcze się musiała zaktualizować, całe 10 GB aktualizacji, także wow. Słuchajcie, tylko tak na wstępie chcę powiedzieć parę słów. Ten film wlatuje zarówno na kanał Vertes, jak i na kanał Minecraft Vertes. Jednak na kanale Minecraft Vertes będzie ta seria trwała, także polecam tam wbić, zasubować, jeśli nie subujecie. Jeśli już tutaj oglądacie, to super. Planuję codziennie odcinki wstawiać, także wiecie, łapeczkę w górę zostawcie, dzięki wielkie za to. I słuchajcie, zacznijmy! Zobaczmy, co tu się ciekawego dzieje. Akcjo? Pomyślunku? Chodźcie ze mną. Musimy zobaczyć to raz. Czujesz strach, tak samo jak wszyscy. Ale czy... Nie. Jest mi po prostu smutno, że do tego doszło. Zaczynamy? Nie będę łapać stytka. Witaj, przyjacielu. Nie chcieliśmy cię przestraszyć. Twoja odwaga i kreatywność zainspirowały nas do szukania twojej pomocy. Bo widzisz, jest nasz pożerany. Świat... I jest to niebezpieczeństwo, któremu tylko ty możesz zapobiec. Czas nagli. Czy możesz nam pomóc? Dziękujemy. Wyjdź naprzód, dzielny bohaterze, i dołącz. Trzymaj się brzucha, to zajmie sekundę. Witaj. Obawiam się, że musimy cię obierać. Dobra, jesteśmy po scence prawie jak z trailera, słuchajcie, tam dodatkowe rzeczy dodali, wstawkę z normalnego Minecrafta, tutaj Steve'ek był. Teraz robimy swoją postać, tak? A raczej musimy wybrać swoją postać z tutaj z dostępnych 10, jak dobrze patrzę. Kim by tutaj sobie pograć? Te dwa są spoko i tutaj któryś był spoko, tak jak na moje, nie? Wydawało mi się. God damn, zawsze każą postać wybierać.
Dobra, pana kostkę wybieram. No okej, jesteśmy tutaj w menu. Mamy tryby kampanii, tryb starcia, o, z innymi groczami, żeby walczyć. Zaginione legend, o, legendy i mity. Nowe przygody co miesiąc. O, proszę, co miesiąc tutaj coś się będzie. Elegancko, ryneczek, no bo jakby to nie inaczej, żeby w nowych grach się nie dało czegoś kupować. No musiało być. Dobra, słuchajcie, trochę grę ściszę, bo było za głośno, tak, że widzimy się za sekundę. Dobra, ustawiłem. Powinno być git, jeśli nie będzie git, to w kolejnym odcinku będzie już dobrze, bo sprawdzę sobie na nagraniu, jak to będzie wszystko słychać. Także słuchajcie, zaczynamy kampanię. Nowa historia, oczywiście, lecimy z nową historią. Bo jeszcze w to nie grałem, jak widzieliście, musieliśmy obejrzeć intro tutaj po pierwszym odpaleniu gry. Co się tutaj działo, także poczekajmy, aż tutaj się wczyta oczywiście. Okej. Okay. Stało się i kolejna kadsteneczka. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Taka podróż zawsze rozstraja. Dziękuję. Przybycie tu wymagało nie lada odwagi. A ja jestem pomyślunkiem. Żałuję, że nie spotykamy się w innych okolicznościach. Ale ten świat jest atakowany i potrzebujemy twojej pomocy. Plugawe stworzenia, znane jako pidliny, wyłoniły się ze swojego ognistego domu i zamierzają podbić te spokój. Potrzebujemy twojej pomocy, aby upewnić się, że tak się nie stanie. Ale nie martw się, nie zostawimy. Od zawsze mam to powiedzieć. Prezenty! Przedstawiamy! Dzięki właściwej melodii granej na tej lutni, Allajowie będą gromadzić dla ciebie zasoby i bronić ich oraz budować dla ciebie wszelkie struktury. Spal płomienie stworzenia w tym pojemniku. Płomienie wezwą przyjaciół do walki u twojego boku. Te golemy pomogły nam ukształtować nadziemie. A teraz pomogą ci go obronić. I wreszcie, co nie mniej ważne, to jest sztandar odwagi. Podnieś go wysoko, a ten świat ruszy ci z pomocą. Głód piglinów jest niezaspokojony. Mają już przyczółek w nadziemiu i jeśli nie zostaną powstrzymane, pożrą wszystko. Nie przygotowaliśmy stworzeń naszego świata na ten dzień, ale wierzymy, że ty możesz dlatego to zrobić. Dlatego zwróciliśmy się do ciebie. Jeśli istnieje jakaś nadzieja, to jesteś nią ty. Cześć! Nie mamy zbyt wiele czasu, ale myślę, że wystarczy, aby powiedzieć ci trochę o tych narzędziach. Wiadomo, z czym przyjdzie ci się mierzyć w nadziemiu, gdy są w nim pigliny. Im szybciej opanujesz te narzędzia, tym lepiej. Udaj się do akcji, a my zaczniemy. Wreszcie mogę grać. Dobra, biegnij do akcji. Czekajcie, bo konika dostałem. Dobra, popatrzmy na grafikę. Generalnie jest lepiej niż myślałem po tych trailerach. Bo nie jest tak strasznie. Wiesz, okej, jest inaczej, ale nie jest tak źle. Dobra, fajnie. Także w OSD chodzimy, spacją skaczemy, shift mamy sprint, czyli wszystko normalnie. Dobra, dawaj koniku, lecimy na hardcora. Siemano przyjaciel, co tam świetnie. U ciebie? Teraz zabierzmy się do pracy. Teraz zabierzmy się do pracy, co wy chcecie ode mnie? Surowców, które możesz wykorzystać w walce z piglinami. I właśnie tu zaczyna się rola live. Zagraj odpowiednią melodię na lutni, a one wszystko zbiorą. Dobrze, to jak grać na tej lutni? Zacznijmy od melodii zbierania drewna. Melodia zbierania drewna, co? Czekaj. Ej, bo to się dzieją dziwne rzeczy. Prawym jest widok budowania. Poczekaj, aż drewa zbioru nałoży się na obszar surowca. Czyli melodia zbierania, tak? I co? I klikam myk? Okej. Dobra. Generalnie. Udaj się tam, gdzie jest akcja. I użyj lutni, aby zebrać rzeczy nie trochę musimy. Kamienia. Tak. Okej. Ciekawe, ciekawe. Dobra, i co my tutaj mamy zrobić, co? Dobra robota. Dobra robota. Tym razem zagraj melodię do zbierania kamienia. Melodię do zbierania kamienia. Okej. Okay. Wait. Bierz kamień, dobra, ustawiłem. Czekajcie, gdzie będzie najwięcej.
1500 bloków, ja chcę, dawaj. Okej. Bierzej, zbiera, co tam było na czerwonym, tak? Przez chwilę. Nie wiem, ale działa. Masz już zasoby, których potrzebujesz. To pierwszy krok. Drugi krok to zagranie melodii, która zachęci Allajów do zbudowania tego, czego potrzebujesz. Dobra, dawaj, nauka budowania. Schody, aby móc tu do mnie wejść. Gdzie ty jesteś? Bo tam jesteś, tak? Dobra. Prawy. Stawiamy, tak? Można budować na podłożu tego typu, okay, czyli w określonych miejscach. Co jak tutaj kliknę, to myk. A to był element początkowy, wait. Jak tutaj zacznę, aha, co mogę tak sterować? No dobra. Okej, okay. cwane. Dobra robota, schody pozwolą ci zaoszczędzić dużo czasu. Użyjesz płomieni stworzenia, aby wezwać przyjaciół do bitwy. Lazuryt utrzyma płonący blask tych płomieni. Wykorzystaj zapasy z tej skrzyni, aby zagrać melodię Spawnera. Melodia Spawnera, co wy tutaj braliście? Tu się otwiera, okej, trochę dziwnie. Zagraj melodię Spawnera, aby wezwać spotkanych wcześniej golemów. Dobra, mogę jeszcze raz otwierać rzeczy mieć? Kolejne? Zbudowanie Spawneru. By go znaleźć na tym, dobra. Okej, okay. Spawner golemów musimy zrobić. Których? O, bo jedne, które? No to dobra, nie będą brukowe. Robimy coś takiego, dobra. Dwa spawnery nam się tutaj budują. Świetnie! Każdy spawner ma płomienie stworzenia, które wezwał twoich sojuszników. Wezwij ich! Wezwij swoich sojuszników! Czyli po twałku, tak? Jednak jeszcze nie. Spawnuj. Myk. Ło, mogę was tutaj nieskończono źle spić chyba. Golemy dopiero stawiają pierwsze kroki w bitwie, ale będą się za tobą zbierać. Użyj sztandaru odwagi, aby przyprowadzić do mnie swoich przyjaciół. Dobrze. Po prostu klikam kuj, za mną lecą, dobra. No chodźcie. Dobrze, udało się. Dziki wstęp naprawdę do tej gry. Jeśli chcesz, by golemy przestały za tobą chodzić, użyj sztandaru ponownie, by kazać im przestać. To znowu szybko ku? Nie, trzeba przytrzymać. Dobra robota. Dobra, no okej. Okay. Proszę bardzo. Za pomocą sztandaru możesz także wysłać swoich przyjaciół w dowolnym kierunku. O, to jest lepsze, bo mogę je wysłać do akcji właśnie. Ciomy. Tam. No właśnie. Lecimy do akcji. Dobrze, mamy to. Mali przyjaciele. Sama myśl o piglinach w źródle przeznaczenia jest okropna, ale stworzyliśmy trochę atrap do przećwiczenia używania sztandarów w walce. O, dobra. Chcecie mieć chcieli walkę na tym gościu? Idziemy. Do walki. Bo to was biją. Dawać jazda z nimi. Dobrze. Dobra, może tego nie niszczycie. To niszczy, dawajcie. Nie, te flagi się zrobiły tutaj. Chodźcie do mnie. I teraz walimy w to. Dawać. Dobrze. Udało ci się. Teraz wykorzystaj całą zdobytą wiedzę w walce, a pigliny nie będą miały szans. Dobrze, że wszystko już gotowe. Okej, okay, no damy radę generalnie. Jedna z wiosek. Trzeba tutaj pogarniać na początku, bo dziwnie jest. Ale myślę, że będzie gituwa. Pukać samouczek, jej, mamy to. Porobiliśmy. Jeszcze raz dziękujemy za odwagę. Jesteśmy zaszczyceni. Będziemy z tobą przez cały czas. Koniec zabrał tu w przygodę. W ogóle dubbing coś im troszeczkę nie wyszedł, bo widzicie, że ciągle są te dialogi przerywane.
No cóż, dobrze, że są napisy, to można sobie przeczytać, o co tam mniej więcej chodziło. Ale możliwe, że to poprawią, możliwe, że to tylko tak. Tako. Dobra, kolejny etap nam się wczytuje, pauza. Dobra, wczytało się. Jest nasza postać. Jest nasz świat z trailera. Witają nas, dzień dobry, dzień dobry. Co to za tygrys? Ale... Witamy okay. W naszym świecie. O, po angielsku napis. Chcielibyśmy cię właściwie przedstawić. Niedobrze. Ale wioska potrzebuje twojej pomocy. Idź do osadników. Okay. Masz kompas i mapę. Kompas używaj i mapę. Ich, aby mieć pewność, że idziesz we właściwym. Mam ogólnie dwa punkty. Jeszcze mam mapeczkę pod M. Tu jest wioska do ratunku. Te są jeszcze nie przejęte, rozumiem. Dobra, umiecie znacznik. O, mogę to być nie taki omik. Udostępniliśmy ci kilka zasobów początkowych, ale pamiętaj, że po drodze Allajowie mogą zebrać dla ciebie więcej. Allajowie mający zajęcie to szczęśliwi Allajowie. Okej, okay, skoro tak mówicie. No to co? Możemy sobie zaraz tutaj zebrać drewienko. Patrzcie, jakie idealne drzewko tutaj do zebrania. Myk. Także niech Allaj sobie tutaj zbiera. Tutaj również trochę kamienia mu damy. Dobra, już zaczynam ogarniać tutaj wszystko zbieranie i tak dalej. Pięknie. Dobra. Alejło od kobla hono tutaj. Bierasz? Bierasz, dobrze. A ty jak tam z tym drzewem? Już? W sumie co ja pytam? Mogę wysłać zawsze drugiego tutaj. Myk, dawaj, lecimy z koksem. To jak tam z tym kamieniem? Dajesz radę? Daj radę. Trochę powoli. Spróbujmy tutaj drugiego dać. Myk, czy to drugi będzie? Tak. Tak, drugi się zrespił. No kozak, dobra. Okej, jest dobrze, jest dobrze. Spadłem. Mhm, spawnerki możemy zrobić. Spawnery to myślę, że przy tym... przy naszym celu zrobimy. Chata stolarza, co nam to da? Stoły będziemy mogli respić. Dobra, oni niech sobie tutaj zbierają. Mam już dosyć dużo zasobów, myślę. W razie czego zawsze możemy tutaj... My, skoro oni są tacy na potęgę. Spiący się, to mogę tak robić ciągle po drodze. Dobra, lecimy z koksem. Więcej drewna. Za mało alajów. Okej, okay, dobra. Czyli macie swój limit, dobrze. Rozumiem, rozumiem. Pospiesz na wioskę. To pośpiesz się. Co mnie poganiasz? Jeszcze raz tu jestem. Daj się rozejrzeć, co? Po tym Minecrafcie z dziwnym teksturpakiem. Na to. Ej, dobrze. Parkour już robię tutaj. O się malama, co tam? Lujesz? Rozumiem też, że całą grę będę na koniu niestety biegał. Ale dobra. Będzie szybciej. Już boosta dostałem. Tak jeszcze? Zobaczmy na mapkę. Tutaj jestem, okej. Okay. Dziwnie się po mapie orientuję, ale dobra. Wow! Nie patrzyłem i kurczę, w hapsach dostałem. Trudno. Lecimy, wioska już blisko. Zaraz ich tu probię. Wracać do neteru, kurczę, a nie. Backgrounda trzeba jakiegoś wziąć tutaj. Słucha sawanna. Owszem, słucha. Auć. Gdzie w ogóle mam haps? Aha, już półtora serduszka straciłem. No cóż. Dobra, zbliżam się do wioski. To tamta wioska! Dotrzyj tam szybko! Tamta wioska! O, kacteneczka, zobaczmy. O nie! Ale dziady tłuką wszystkich. Stara wam tutaj z goblinami wlecę. Nie będziecie takimi kozakami. Stawcie liska. Dobrze, po głowie kolegę, ta jest. Sami się zdążył wyeliminować, zanim tam podejdę. Okej. Okay. No, czyli generalnie są trzeba dymy. Powstrzymać te małe różowe potworki. Szybko, szybko! Musisz pozbyć się wszystkich piglinów. Dżigoj. Lazuryt upuszczony przez pigliny można wykorzystać do zasilania spawnerów.
Zbieraj lazuryt, aby podtrzymać ogień. Luźno, luźno. Ja sobie tutaj respię całą armię. Dobra. Do ataku! Jazda z piglinami. My z nimi. Dobrze. My tutaj przejmujemy. Właśnie tak. Mógłbym wam pomóc, ale no, nie mam jak. Jazda z tym. Staj się patrzy, jak ryba. Okej. Go, go, go z tym. Dobra. Tutaj mamy nieprzyjaciół do bicia. Nie musieliście do tej flagi aż biec. Halo, koledzy, za mną. Za mną. Lecimy. Let's go. Tutaj. Come on. Dobra. Co się dzieje? No pięknie. Chyba to już. Uciekają! Dobrze! Obić. Zdecydowanie lepiej tutaj niż w samouczku. Co się dzieje? Jest jakaś zabawa. Co tu na górze się wyprawia? Ja nie wiem. Mam idealny detektor wyłączenia kamery. Wtedy się kończy cutscene, doceniajcie to. Zdewastowana. Pigliny zniszczyły fontannę. Chata stolarza naprawi pobliskie konstrukcje. Zatrudnij Allajów, aby jedną zbudowali. Dobra, słuchajcie, stolarza wam tutaj skraftujemy, proszę bardzo, chata stolarza. O, nawet duża, da się obrócić, dobra. Będzie tutaj stała chatka. Czy to wam się podoba, czy nie? Zobaczmy, jak powstaje. Bardzo. Pięk. Ale naginają. Craftingi, pcyki, tutaj stoliki, ale lecą z koksem. Lecą. Ale jeden tutaj robi wszystko. Pięknie. No i pięknie. Dobra. Macie stolarza już. Okej. Liczby wiązki światła. Aha, wy tutaj chcieliście. No to będziecie... A nie. O, co za zaliczyło. Okay. Dobra. A, po swojemu zrobiłem. No i pięknie, Pigliny przygotowują atak na inną wioskę. Atak na inną wioskę nie przygotowują. Nie ma czasu do stracenia. Osadnicy cię potrzebują. O, Jezus. Ta wioska jest atakowana. Idź do niej. Dobra, proszę mnie nie stresować. Come on, ekipa. Lecimy, raz. Dobra. Jazda z knypami. Proszę bardzo, jaka armia tutaj leci. Porec PMIK, tutaj dużo. A tylko nie róbcie to, co ja, tego co ja znaczy się, dobra. Omijamy pułapki. Który tam już upadł z wysokości? Słyszałem. Znam dźwięki z oryginalnego Minecrafta, więc mi tutaj nie podskakujcie. Dobra. I koni za mną naginają. Ja na koniu, ci kurde, taką samą prędkością. Go. Pamiętaj, mapa i kompas wskażą ci drogę. Dobra, ja się znam na mapie i tym bardziej na kompasie, lecimy. O, tu jest jakaś znajdźka. Tak? Nie wiem, jaki znaczek zapytania tutaj mamy. Kolony pływak. Opugensy. Zamień wierzchowca, co? O kurde. Dobra. Te duże dzioby majestatycznie szybują z dowolnej wysokości, co zapewnia ci przewagę nad piglinami poniżej. Okej. Okay. Szybkie są? O kurde. Dobra, teraz możemy sobie nadspadać elegancko, dobra. Wielkodziób to jest dokładnie. Także lecimy na naszym wielkodziobie. Na miejscówkę. No dawaj. Kurczę, gdzie wy jesteście w normalnym Minecrafcie? Tak się wspinać po górach? Normalnie? Chciałbym. Pięknie. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Teraz możemy cię przetestować, chociaż dawaj jeszcze wyżej. Nie spadaj. Samą górę. Dobra. Lecimy.
Bez kitu lecimy. Ostre szczyty. No faktycznie ostre. Dobra, teraz jakieś bagna przed nami. Jest. A ja sobie lecę. Elegancko. I grzybkens tutaj, świecący. No i pięknie, kurde. Dobrze, że znalazłem tego wielkodzioba. Nie, to mnie bije. To mnie lepiej, to mnie zatruło, god damn. Ja to miałem walczyć z piglinami, a nie z tym światem. Lazo. Fajnie, fajnie. Te obramówki, te pseudokomiksowe były mniejsze. Więcej obrazów w studiu. By bardziej pasowało do Minecrafta. Kolejna wioska. Dzieje? I więcej piglinów. Nie znowu to. Czy powinniśmy ich ostrzec? Choć boli nas serce, gdy to się dzieje. Musimy ufać, że nasz bohater... Dobra, atakuję. Coś mi się tutaj kolory zmieniły nagle. Ale w sobie na lepsze, także możemy tam ulecieć. Let's go, ekipa! Jozdo z dziodomi! Myk! Nie będziecie nas tutaj denerwować. Gdzie reszta moich goblinów? Tu mam tylko łuczników. Niedobra jest tam trójka. Bijąc elegancko. Jozdo z nimi! No go! Halo, koledzy! Bijemy, bijemy! Właśnie tak, właśnie tak. Musisz pokonać pigliny atakujące wioskę. Nie mogą zdobyć ani kawałka ziemi. Nie poganiajcie mnie. Do was. I dobra, mogę tutaj w sumie lecieć i oni ich biją z automatu. Dobra. Pomogłem? Pomogłem. Mamy to, druga wioska odbita. Piglinów już nie ma. Dziękujemy. Osadnicy też chcą ci podziękować. W wiejskiej skrzyni przy fontannie czeka na ciebie niespodzianka. O, super. Już myślałem, że nic nie będę za to dostawał, że wam tutaj pomagam. Dobra. Mieszkańcy wioski są pokojowi, ale chcą pomóc jak tylko mogą. W ramach wdzięczności możesz liczyć, że ich zaradność utrzyma cię w walce. Będą zbierać dla ciebie materiały, podczas gdy ty będziesz odpoczywać. Pigliny zbierają się na obrzeżach wioski. Myślę, że nadchodzi kolejny atak. Lepiej zbuduj trochę struktur obronnych, póki mamy czas. Wieże strzelnicze spisałyby się dobrze podczas obrony tej wioski. To gdzie proponujecie? Bo ja tych piglinów nie widzę, także nie wiem, gdzie tą wieżyczkę postawić. Nigdzie? No to dobra, to damy ją tutaj. Bardzo. Wieżyczka numer 1, tutaj zrobimy wieżyczkę numer 2. Pięknie. Taki pusty obszar, to musisz akurat zbudować struktury obronne wokół wioski. Czekaj, buduję, nie poganiajcie mnie, bo nic nie zbuduję. Myk. Dobra, tyle wystarczy wieżyczek na dobry początek. Ja taki piglinów, jakby zrobić bramę. Kurde. Jest jeszcze trochę czasu na zebranie zasobów, jeśli zaczyna ci ich brakować. Ale musisz się pośpieszyć. Chill, bro. Robimy wszystko. Zebranie zasobów. Okej. Ja tutaj nic nie mam, ale dobra, budujemy brameczki. Pigliny są blisko. Nie zapominaj, że zaprzyjaźnione golemy też chcą pomóc. Wiem, że golemy chcą pomóc. Spokojnie, robię super bramy tutaj. Cudowny mur. Już prawie tu są! Aj, nie mogę na to patrzeć! Nie panikuj! Jakoś to wycelowałem, dobra. Pigliny na nadeszły! Całej bramy wam tutaj nie zrobię. Przygotuj się, bohaterze! Ogólnie, dookoła. Ale jako tako coś tam macie. Z jednej strony trochę bramy jest. Zbliża się więcej piglinów! To dawajcie mi tutaj. Dawaj, porobimy. Pigliny zaatakują ze wszystkich stron, więc koniecznie zerkaj na kompas, aby zobaczyć skąd nadchodzą.
guzik. To się bawię w bramy. O, akurat lecą na bramę. Jazda z nimi. A ja sobie tutaj zlecam budowanki. Wrażenie mi, że coś źle robię tutaj. Dajmy craftingu, ale to nic. Musimy coś takiego zrobić. Czemu by nie? Dalej się będzie ze sobą stykało tutaj. Gdzie moje goblinsy, co? Tam na kumple! F, usuń, co to jest? Nie wiem, usunę to. Radzisz sobie świetnie, jeszcze trochę i ci się uda! Radzę sobie, radzę, pięknie sobie radzę. Więcej piglinów! Z której strony te pigliny? Tutaj mam jakiś znacznik, może to o to chodzi? Tak, to o to chodzi! Jazda z nimi! Słuchajcie, gobliny! Golemy. Bijcie się. Podlecę tutaj trochę do bazy. O, oni mi tu niszczą! O, wy dziady. Nie ma, kurde, co mnie bijesz? A tu robię swoje rzeczy, okej. Okay. Respawnuj! Dawaj, jazda z tymi tutaj. No za mną, za mną, za mną, za mną. Tutaj, bo mi mur niszczą. Właśnie. Myk. Ale teraz mają przewalone. Bijemy tych. Dawać, dawać, dawać. Pięknie. Pięknie sobie radzicie. Chodźcie. Tak się skończył, ale wciąż kręcą się te pigliny. Gdzie te pigliny? Tutaj mamy armię. Chodźcie, chodźcie. O. Wiecie, że szkoda ich naparzała? A tu już katastrofa mi się załączyła. Dobra, pokonaliśmy ich. Zarobiliście. Udało się. Udało się, wioska uratowana. Pięknie. Wiedzieliśmy, że dasz radę. Osadnicy są zachwyceni, że udało ci się obronić ich fontannę. Umieścili dla ciebie dodatkowe zasoby w skrzyni jako specjalne podziękowanie. Dobrze sobie radzisz. Ja w której skrzyni podam. Ale pigliny nie poddają się łatwo. Nawet teraz przygotowują atak na inną z naszych wiosek. Ale tym razem mamy przewagę. Jeśli uda ci się zniszczyć posterunki piglinów otaczające wioskę, może odeprzemy tę inwazję. Posterunki piglinów? No dobra, słuchajcie, ale to zrobimy. W kolejnym odcinku, przypominam, na kanale Minecraft Vertis będzie seryjka, także jak najbardziej zapraszam ludzi z głównego kanału, żeby tam wbijać i zobaczyć, jeśli chcecie tutaj oglądać seryjkę. No i co? Tyle ode mnie. Do następnego. Na razie i cześć. Tak szukam, bo tutaj sobie z tym tak nieważne. Tyle na razie. Cześć. Żółwik, yo! Woo!